Wprowadziliśmy sobie już drugą zasadę dynamiki Newtona, która mówi nam, że skutkiem działania niezrównoważonej siły jest przyspieszenie i przyspieszenie to jest określone takim równaniem wektorowym. Tutaj mamy. Napiszmy to sobie jeszcze raz. I teraz pomówimy sobie jeszcze trochę na ten temat, bo chcę, żeby bardziej skomplikowane zadania niż to, które sobie omówiliśmy w poprzednim filmie, nie budziły w tobie paniki. Że nie tylko takie najprostsze, powiedzmy, wyobraźmy sobie, że mamy asteroidę, powiedzmy, że jej masa to jest 10 kg, działa na nią siła równa 50 N, no to w takim przypadku bardzo łatwo, prawda? Już wiemy, jak to robić. Siła równa 50 N działa na asteroidę o masie 10 kg, no to przyspieszenie to z tego równania to jest po prostu 5, tak? 50 przez 10 to jest 5 N przez kilogramy to są metry na sekundę kwadrat, 5 metrów na sekundę kwadrat, łatwo, prawda? Coś takiego już wiemy, a co gdybyśmy sobie ten przykład troszeczkę skomplikowali? No, sformułowanie jest takie, że ta siła tutaj po tej stronie równania to jest wypadkowa siła, czyli tak naprawdę na naszą asteroidę może działać wiele różnych sił w różnych kierunkach. Jak te wszystkie siły ze sobą posumujemy, to efektem takiej wypadkowej siły będącej sumą, to jest taka grecka litera sigma, którą używamy do matematyce i w fizyce też, do oznaczania sumy, tak? To jest suma wszystkich sił działających na nasze ciało i dopiero sumujemy te wszystkie siły, to efektem działania tej siły jest, tej sumy sił jest właśnie to przyspieszenie, gdzie współczynnikiem proporcjonalności jest masa. No to powiedzmy, że oprócz tej siły, nazwijmy ją sobie F1, tutaj napiszmy sobie, że to jest F1. Oprócz niej powiedzmy, że działa jeszcze na przykład tak skierowana siła, nazwijmy ją sobie F2, o wartości 30 N. No i ponieważ działa w przeciwnym kierunku, no tak jak już się kiedyś umówiliśmy, wzdłuż tej samej prostej, powiedzmy to jest kierunek X, no to musi mieć znak minus, tak? I co wtedy? No musimy, żeby teraz określić przyspieszenie naszej asteroidy, która jest pod wpływem działania tych dwóch sił, to musimy prawidłowo posumować. Musimy posumować jak wektory. No gdybyśmy tutaj nie umówili się to do tej konwencji znaków, byśmy napisali po prostu 30 N, tylko że zwrócona w tym kierunku, albo nawet rzeczywiście możemy tak zrobić. Powiedzmy, mamy tutaj wartości, natomiast kierunki mamy określone po prostu przez to, jak strzałka jest narysowana, jak jest narysowany wektor. I gdybyśmy się tego trzymali, no to byśmy nie wiedzieli. Byśmy, powiedzmy, sobie powiedzieli, że nasze równanie, nasza druga zasada dynamiki będzie wyglądała także tu mamy 50 N, a tu mamy 30 N, czyli co, dodajemy i mamy 80 N? No nie, bo działa w przeciwnym kierunku, tak? Wobec tego musimy tutaj postawić znak minus. No i wówczas coś takiego, to się równa naszym 10 kg pomnożonym razy to nieznane, szukane przyspieszenie. Tak? No i tutaj jest jeszcze jedna taka ważna sprawa, to czasem taka konfuzja się wkrada, że to m razy a, masa razy przyspieszenie, to też jest jakaś siła, którą jakoś trzeba gdzieś tutaj uwzględnić, tak? Że m razy a to jest jeszcze jedna siła, którą dodatkowo tutaj uwzględniamy. Nie, to absolutnie tak nie jest. I żeby sobie to lepiej uzmysłowić, możemy przeformułować, inaczej napisać to równanie, mianowicie w taki sposób, że przyspieszenie, z jakim porusza się ciało, to jest efekt działania wypadkowej siły, sumy wszelkich różnych sił działających na ciało, i to przyspieszenie jest równe tej sumie sił podzielonej po prostu przez masę. Tak? W ten sposób wtedy, jeśli to tak sformułujemy, chociaż oczywiście jest to równoważne, po prostu podzieliliśmy przez masę obie strony, ale to nam pozwala, to nas trochę chroni przed wpadnięciem właśnie w takie błędne myślenie, że to m razy a, m masa razy przyspieszenie, to też jest jeszcze jakaś siła. Tak? Też jest to wektor, ale jest to, należy to rozumieć, że to przyspieszenie, no ruch z tym przyspieszeniem, to jest skutek po prostu działania sumy sił, działania wypadkowej siły. Dobrze, no i mając tak, tutaj mając te dwie siły, oczywiście możemy pododawać jeszcze więcej. Możemy na przykład tutaj dodać jeszcze trzecią siłę, tak, o wartości na przykład 25 N, czwartą o wartości 40 N, ale zwróconą w ten sposób. No i wtedy w tym równaniu byśmy to musieli również uwzględnić, tak? Tutaj byśmy mieli tą F4 to będzie minus 40 N, tutaj mamy F3 równą 25, jest zwrócona w tym kierunku, więc ze znakiem plus. O, w ten sposób. Wszystkie siły tutaj, jakie mamy, musimy posumować i w naszym równaniu uwzględnić. Tak? Przesuńmy to sobie, bo nam w tym miejscu, gdzie to się znajduje, to nam trochę przeszkadza. Dobrze, utrudnijmy sobie jeszcze trochę. Wyobraźmy sobie, że mamy kolejną siłę tutaj, działającą na naszą asteroidę i niech ta siła będzie zwrócona. Tak, to będzie już F
numer 5 o wartości, załóżmy, 28 newtonów, ale zwrócona w ten sposób. No i co? Musimy ją, czy my ją dodamy tutaj, do tego równania? Co my musimy z nią zrobić? Otóż nie, no widzimy, że to jest równanie wektorowe, więc osobno możemy je rozbić na przyspieszenie wzdłuż osi x i osobno na przyspieszenie wzdłuż osi y, jeśli układ współrzędnych, powiedzmy, jest zdefiniowany w taki sposób, tak? Czyli osobno, tutaj mamy w tym pierwszym równaniu zapisanym już mamy wszystkie siły wzdłuż osi x, tak? Więc sobie to możemy zmazać, napisać, że to jest składowa przyspieszenia wzdłuż osi x. Natomiast wzdłuż osi y musimy napisać osobne równanie i nawet możemy sobie tutaj dodać jeszcze nawet jedną siłę F6 zwróconą w ten sposób. Niech to będą na przykład 42 newtony i wtedy możemy sobie napisać po prostu jeszcze jedno równanie. Tutaj będą 42 newtony, to jest z plusem, bo do góry, jeśli tak mamy układ współrzędnych, no to według tej konwencji do góry zwrócone wektory są dodatnie, a do dołu ujemne, minus 28 newtonów, no i coś takiego to jest ta masa 10 kg razy składowa przyspieszenia wzdłuż osi y, tak? Czyli tu mamy już całkiem taki złożony przykład, ale możemy go sobie jeszcze bardziej utrudnić, zaraz zobaczysz, w jaki sposób. Weźmy sobie jeszcze jedną siłę, załóżmy zwróconą w taki sposób. Niech jej wartość, to będzie F7, tak? Niech wartość tej siły będzie równa 45 newtonów i tutaj jest ona zwrócona pod kątem, no powiedzmy, że dobrze, wymaszmy sobie stąd ten wektor, żeby nam nie zaciemniał. Tutaj ta siła F4 niech nadal będzie przykładana, ale sobie ją narysujmy tu. To jest F4 równa 40 newtonom, tak? A tutaj mamy tą siłę F7 i ona jest nachylona tu pod kątem 30 stopni. No to co z czymś takim zrobić? Czy to te 45 newtonów wpisać tutaj, czy może raczej tutaj? Nie wiadomo. Niektórzy wpadają w panikę w tej sytuacji i właśnie dopisują 45 newtonów w podobnym przypadku w całości tu lub tu, ale co trzeba zrobić? Otóż trzeba to rozbić na składowe. Jeśli sobie troszeczkę czytelniej to narysujemy, tutaj mamy, nie rysując tych pozostałych sił, ale powiedzmy, że mamy, tak mamy oś Y, tak mamy oś X, a tak mamy zwróconą tę siłę F7, no to musimy ją sobie rozbić na składowe, zobaczyć, jaka jest składowa tutaj wzdłuż osi Y i jaka jest składowa tutaj wzdłuż osi X, tak? I wtedy tę składową wzdłuż osi X dopisać do tego równania, a tę składową wzdłuż osi Y dopisać do tego równania, prawda? A teraz jeszcze jak to zrobić? No mamy tutaj 30 stopni. Jak mam nadzieję pamiętasz z trygonometrii, jeśli mamy powiedzmy taki trójkąt, i tutaj niech będzie, że mamy 45 newtonów, tak? I tutaj kąt alfa, tutaj mamy składową Y, a tutaj składową x, tutaj kąt prosty. No z definicji rozkładanie na składowe właśnie się opiera na takim trójkącie, no to wtedy tak. Jeśli sobie przypomnisz definicję funkcji trygonometrycznych, no to definicja kosinusa, funkcji kosinus kąta, to jest długość tej przyprostokątnej, która należy do kąta, podzielona przez przeciwprostokątną, czyli fx, w tym wypadku naszym przez 45 newtonów. Z kolei definicja funkcji sinus kąta alfa to będzie długość tej przyprostokątnej, która nie należy do kąta, podzielona przez długość przeciwprostokątnej, tak? Czyli ta składowa y podzielona przez znowu 45 newtonów. A wobec tego te nasze składowe tutaj, stąd ta składowa x to będzie po prostu 45 newtonów razy ten kosinus kąta alfa, który w tym wypadku wynosi 30 stopni, tak sobie tu podaliśmy danych. Natomiast ta składowa y będzie miała wartość 45 newtonów pomnożonych razy sinus kąta 30 stopni. Nie będziemy dokładnie, konkretnie tych liczb wpisywać, żeby to sobie można policzyć, czy na kalkulatorze, czy sprawdzić w tablicach te sinusy, kosinusy. To mogą być dowolne kąty, my sobie daliśmy kąt 30 stopni, ale to nie ma w tym momencie aż takiego znaczenia. Ale teraz musimy jeszcze te składowe uwzględnić w naszych równaniach, tak? No zobaczmy, w jaki sposób, z jakim znakiem. Więc składowa tej siły F7 w kierunku x pokazuje w tym kierunku, tak? Czyli powinna być ze znakiem minus, więc tutaj sobie dopisujemy
minus 45 newtonów razy kosinus 30 stopni. Natomiast składowa w kierunku Y, zauważ, że pokazuje do góry, czyli musi być uwzględniona z plusem. Tak, tutaj plus 45 newtonów razy sinus 30 stopni. O, i teraz tutaj mamy te wszystkie siły pouwzględniane. Moglibyśmy jeszcze uwzględnić trzecią składową jeszcze w kierunku Z, ale nie będziemy już tego robić, żeby nie zaciemniać. Mamy w dwóch wymiarach, mamy siły działające wzdłuż kierunku X, wzdłuż kierunku Y, działające pod kątem, które wymagały od nas rozłożenia na składowe. Także wszystkie tak naprawdę najtrudniejsze przypadki, jakie możesz spotkać, tutaj sobie tym naszym przykładem objęliśmy. I co teraz? I teraz możemy obliczyć z tego, ile wynosi składowa X naszego przyspieszenia, ile wynosi składowa Y, a następnie mając składową X i składową Y, możemy, dodając również wektorowo w taki sposób, możemy dostać pełny wektor przyspieszenia i policzyć na przykład stwierdzenia Pitagorasa, policzyć jego długość, jeśli nas to interesuje. Ale tak naprawdę najważniejsze, co chcę, żeby zostało wyniesione z tego, co tu powiedziałam, to to właśnie, że to równanie, to na drugą zasadę dynamiki Newtona, czy też to w tej formie takiej troszeczkę zmodyfikowanej, podzielonej przez masę, jest równaniem wektorowym. Możemy, jeśli mamy tak skomplikowany układ sił działających w różnych kierunkach, to musimy po prostu rozpatrzyć osobno składowe wzdłuż wszystkich kierunków. I wzdłuż każdego z kierunków możemy otrzymać przyspieszenie i na koniec możemy te przyspieszenia ze sobą wektorowo złożyć i otrzymać całkowite przyspieszenie naszego ciała. Mam nadzieję, że ten przykład taki trochę złożony, ale mimo wszystko był dla Ciebie jasny i przydatny i że w przyszłości, jak się spotkasz z podobnymi zadaniami, to nie wpadniesz w panikę, tylko będziesz wiedzieć dokładnie, co trzeba robić.